Kolejny druk w trybie jednego czytania dotyczy uchwały według druku 1425. Przypominam o ewentualnym zgłaszaniu poprawek w trakcie dyskusji i dotyczy to udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1425, referuje ponownie pani dyrektor Katarzyna Olesiak. Zapraszam. Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Udziela się dotacji miejskim instytucjom kultury na łączną kwotę 46 500 zł. Dotacje otrzymują Dom Kultury Podgórze w kwocie 3 000 zł, Śródmiejski Ośrodek Kultury w kwocie 6 000 zł, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w kwocie 17 500 zł, oraz Śródmiejska Biblioteka Publiczna w kwocie 20 tysięcy złotych. Uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Do tej uchwały nie zgłoszono żadnych autopoprawek. Opinie są pozytywne i jednomyślne Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, jak również Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie nad uchwałą, nie ma żadnych poprawek, będzie w bloku głosowań.